nami jest Karol Kłos. Chciałem, Karol, z tobą porozmawiać w weselszej atmosferze, z większym uśmiechem na twarzy. No niestety nie zawsze, jak widać, świeci słońce. Czasami ten grat siatkarski trafia na was. No dzisiaj Zenit, ja jestem gotów stwierdzić, że on i dla Halkbanku, który zagrał wczoraj genialnie, i dla Lubek, który z Halkbank zagrał genialnie, byłby dzisiaj absolutnie nie do ruszenia. Też chciałbym z tobą rozmawiać w weselszych nastrojach. Trochę smutno tego, że nie podjęliśmy walki, że nie pokazaliśmy, że potrafimy walczyć tak jak graliśmy chociażby w Kazaniu. To najbardziej smuci, ale Zenit pokazał, co potrafi. I naprawdę dzisiaj zagrali perfekcyjne spotkanie, bardzo dobre. Bardzo dobrze w ataku, bardzo dobrze na zagrywce, a jak my próbowaliśmy gdzieś tam kopnąć, robiliśmy na początku sporo błędów, potem jak trafiliśmy tą zagrywką, to oni sobie przyjmowali spokojnie gdzieś tam na trzeci metr i wiadomo, mają trzech gości, którzy z takich piłek są po prostu killerami. Karol, jak tak sobie patrzyłem i czasami te pojedyncze bloki Leona, ja co prawda zawodowo w siatkówkę nigdy nie grałem, ale wydaje mi się, że jak człowiek dostaje w biało-złotej koszulce czapę od jednego zawodnika, to gdzieś te skrzydła są podcinane, tym bardziej jak goniliście, bo wy właściwie cały czas goniliście sobie rywala i ciężko pewnie po takich czapach było się podnosić. Tak, tam momentami gdzieś mieliśmy jakieś drobne przewagi, które od razu rywale niwelowali. Tam naprawdę ma kto grać i ta siła ognia była ogromna dzisiaj. Oni zagrali, myślę, byli bardzo skupieni, byli podrażnieni po tym meczu w Kazaniu. Pokazali nam, to najbardziej boli, pokazali nam, jak ile jeszcze musimy popracować, żeby dojść do tego levelu. Ale ja najpierw zacznę może tak i powiem tak, że trzeba było ich tydzień temu może nie drażnić w Kazaniu pół żartem, pół serio, ale dwa, że czasami, ja wiem, że teraz pewnie głupio się mówi tak po takiej porażce, że czasami te porażki uczą dużo więcej, no ale z drugiej strony ktoś bardzo mądry kiedyś powiedział, że jak się uczyć, to od najlepszych, od Zenitu właściwie się można było dzisiaj uczyć. Powiedz mi, czy też, nie wiem, ich gra, bo oni, jak nie Rosjanie, też bronili, bo tych wiele piłek, wiem, że Salparow, no ale inni zawodnicy, no mówię, jak nie Rosjanie. Tak, w obronie też grali bardzo dobrze i ciężko było gdzieś tam nam to wszystko kończyć, jak nie Rosjanie. No tak, jak uczyć się, to uczyć się od najlepszych, tylko pytanie, czy my jesteśmy w stanie doprowadzić swoje ciała do takiej skoczności, do takiej zwinności, jak chociażby Leon i Anderson, bo to jest na takim pułapie, na takim piętrze, że o bloku nie można mówić, trzeba po prostu szukać innych rozwiązań, czy to wyblok, czy obrona. Na przykład biało-czerwoną flagę na Wikipedii, więc coraz bliżej tej gry u nas, więc na pewno by się przydał, Karol, jeszcze słówko o tej naszej lidze, no bo wy tak naprawdę nie macie kiedy w ogóle głów zaprzątać tą porażką, bo za chwilę gracie kolejne mecze między innymi z Ceradem Czarnymi Radą. Ja mam takie wrażenie, że jesteś ostatnią osobą w tej drużynie, albo może przedostatnią, która będzie narzekała na system. No pojawiło się troszeczkę ostatnio słów, czy on jest sprawiedliwy, czy nie. Wy macie grać swoje, no tylko z drugiej strony troszkę ciężko grać swoje, z myślą, że jak gra sobie wszystkich będzie lała do 14 i 16, to może można grać swoje i być, no właśnie, w meczu o brąz, a nie o złoto. Nie, o tym nie można myśleć. Jeszcze jest ostatni mecz. Resowia gra z Gdańskiem, więc to na pewno będzie trudne spotkanie dla Resowi. A my przede wszystkim musimy skupić się na sobie i to my musimy wywalczyć punkty, jeżeli chcemy myśleć w ogóle o finale. Więc przed nami najważniejsze trzy kolejki bodajże i to jest dla nas cel, najważniejsze jest to, żeby wygrywać za trzy punkty, a nie liczyć gdzieś tam sety. Buduje to, że kibice tam przystanie chyba 21 do 14 w ostatnim secie, zaczęli podskakiwać, zaczęli dopingować. No ja znam wiele hal i wielu kibiców, wiele drużyn, które by zaczęli po prostu gwizdać. Szczerze mówiąc, troszeczkę spodziewam się takiej reakcji, ona była zgoła odmienna, a tutaj nie byli tylko ludzie z Bełchatowa, nie byli tylko ludzie z Łodzi, znowu cała Polska się zjechała oglądać Skrę. Tak, ja myślę, że i Final Four będzie pewnie podobnie, dlatego myślę, że Resowia też może upatrywać gdzieś tam swoje szanse, bo kibice, mam nadzieję, że ich poniosą i pokażą, tak jak my pokazaliśmy w Kazaniu, że można z Kazaniem wygrywać. A tutaj fantastyczna publiczność, fantastyczna atmosfera, dlatego tym bardziej jest mi przykro, że nie powalczyliśmy, że nie daliśmy tym kibicom większej radości.